Szanowni Państwo, dziękujemy za Państwa obecność tutaj. Jest ona dla nas niezwykle ważna i jednocześnie sprawia, że czujemy się połączeni tą wspólną sprawą, jaką jest pamięć o ofiarach zbrodni i troska o teraźniejszość i przyszłość. Dziękujemy naszemu miastu, że w tym roku, przygotowując dzisiejsze spotkanie, Fundacja Nomina Rose uzyskała wsparcie i pomoc ze strony miasta Nowego Sącza jako współorganizatora dzisiejszych uroczystości. W tym roku obchody 80. rocznicy egzekucji w Biegunicach wpisują się też w nasz projekt wojenny Nowy Sącz, realizowany tutaj dzięki Fundacji EWZ. Dziękujemy także pozostałym partnerom dzisiejszego wydarzenia, czyli Parafii Świętej Małgorzaty i Instytutowi Pamięci Narodowej. Chcielibyśmy powitać pana Ludomira Handzla, prezydenta Nowego Sącza. Witamy księdza prałata doktora Jerzego Jurkiewicza, proboszcza Parafii Świętej Małgorzaty. I szczególnie witamy też członków rodzin pomordowanych tutaj osób. Witamy przedstawicieli Rady Miasta, pana marszałka Leszka Zegzę oraz dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury, szkół i organizacji. Dyrektora Marcina Porębę z Wydziału Kultury Urzędu Miasta, pana dyrektora Roberta Ślusarka z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, pana dyrektora Andrzeja Zarycha z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, pana dyrektora Czesława Leszka Szarotę ze Szkoły imienia Bolesława Barbackiego, pana Antoniego Malczaka, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, pana Marka Rylewicza z Sądeckiej Biblioteki Publicznej, panią Agnieszkę Masłowską, reprezentującą Instytut Pamięci Narodowej oddziału w Krakowie. Witamy także artystów z Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Starym Sączu. We welcome the artists that came to Stary Sącz for the International Art Event. Oraz pana Józefa Steca, wiceprzewodniczącego Związku Polskich Artystów Plastyków. A także artystów Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego i zasłużonego dla naszego miasta artystę Wacława Jagielskiego. 80 lat temu doszło tu do strasznej zbrodni. Kiedy patrzymy w przeszłość z naszym dystansem i wiedzą, łatwo nam oceniać, wyrokować, kategoryzować. Rzadko myślimy o tym, jak niepostrzeżenie i błyskawicznie normalność może zniknąć. Na początku 1939 roku ludzie, którzy tu zostali zamordowani, na pewno obawiali się wojny. Jednak myślę, że nawet nie przypuszczali, na jakie okrucieństwo zostaną wydani. Mieli przecież swoją codzienność wypełnioną pracą, miłością, troskami i pewnie sporo dni wypełnionych słońcem. Bolesław Barbacki malował, prezentował swoje prace na wystawach, cieszył się nowym stadionem dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Mieczysław Jarosz rozwijał aptekę i działał w towarzystwie dramatycznym. Ksiądz Władysław Deszcz od roku pełnił posługę w parafii świętej Małgorzaty i zapewne dobrze już poznał swoich podopiecznych. W baśniach i mitach zło zwykle rozpoznać można na pierwszy rzut oka. Demony mają wstrętne ciała, krzywe paszcze, wypełnione kłami, szponiaste dłonie. Tymczasem w realnym świecie zło może nosić uprzejmą twarz i elegancki strój. Nie zawsze nawet da się je rozpoznać po oczach. Choć wielu wspomina rybie, zimne oczy Heinricha Hamana, kata sądeczyzny, mordercy, który stoi za zbrodnią biegonicką. Na początku lipca 1941 roku, zgodnie z koszmarną zasadą okupantów, w zamian za jednego zabitego Niemca, oddać życie musiało wielu Polaków. Zaczęły się masowe aresztowania. Do więzienia, oderwany od płótna i artystycznej pracy, trafił Bolesław Barbacki. Do niemal ostatniej chwili więźniowie nie wiedzieli, co ich czeka. O świcie 21 sierpnia 1941 roku zostali przywiezieni ciężarówką do Biegonic i tu zamordowani. Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscu, w którym podczas wojny dochodziło do wielokrotnych morderstw. Mordercami byli niemieccy okupanci, którzy podbili Polskę budującą z wysiłkiem swoją niepodległość i wspólnotę od zaledwie 20 lat.
Mordowali, bo zmieniali świat według swej wizji o wybranym narodzie powołanym do panowania nad światem i jego zasobami. Wszyscy inni, na przykład Polacy, Żydzi, Romowie, niepełnosprawni czy homoseksualiści, mieli w ich planie ściśle wyznaczoną rolę. Była to rola niewolnika lub przeznaczonej do likwidacji ofiary. Przywódcy III Rzeszy, tak samo jak przywódcy Komunistycznego Związku Radzieckiego, twierdzili, że wyrażają bezpośrednio wolę narodu, budowali swą potęgę, zarządzając ludźmi poprzez kłamstwa i strach. Zachęcali do ulegania najgorszym instynktom, rozbudzali i podsycali nienawiść do drugiego człowieka. Mechanizmy ludobójstwa są wszędzie takie same. Zaczynają się od słów poniżających, wykluczających, wykoślawiających obraz drugiego człowieka, tak, aby go tego człowieczeństwa pozbawić. Dla wielu z nas, wychowanych w tradycji chrześcijańskiej, najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości bliźniego, otwartości na drugiego człowieka. Nierzadko widzimy jednak, jak łatwo zapomnieć o tym, co jest sercem tej religii. Ci, którzy tu oddali życie 21 sierpnia 1941 roku, oddawali je modląc się i spoglądając w duszy ku niebu. Wielu z nich swoje życie spędzało na mądrej służbie dla Polski. W codziennym trudzie działali na rzecz wspólnoty, budując jej kulturę i intelektualny dobrobyt, tworząc sieć wartościowych relacji międzyludzkich. Czasy się zmieniają. To, co stanowiło wartość i spoiwo wspólnoty dla naszych dziadków, rodziców, dla nas, dla następnych pokoleń, ulegnie siłą rzeczy zmianie, bowiem świat nie stoi w miejscu. Zło i fanatyzm jednak odracają się zawsze od nowa i powtarzają. Prawdziwi ludzie ducha, jak napisał René Nelly, również nie zmieniają się wiele. Wolą, aby ich zabijano, niż by mieli zabijać sami. Będąc tu dziś, pamiętajmy, że możemy bronić się przed złem. Że są pewne uniwersalne wartości, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi, takie jak humanitaryzm i szacunek dla drugiego człowieka. Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Nie dajmy się przekonać, że wszystko jest w porządku, kiedy widzimy, jak zło rozrasta się w nas i wokół nas. Stojąc tu dziś, pamiętajmy o tych, którym odebrano tu przemocą życie, myślmy ze współczuciem o nich i o ich najbliższych. Myślmy ze współczuciem o naszym kraju pozbawionym tych ludzi, ich życia, energii, pracy i marzeń. Chcąc uczcić ich pamięć, nie szukajmy zemsty, nie rozpaczajmy nad nigdy niewymierzoną do końca sprawiedliwością. Myślmy za to o tym, co sami możemy dać od siebie, aby nasze życie było świadectwem miłości i światła, które będzie rozpraszać mrok. Bardzo prosimy pana prezydenta Ludomira Handzla o zabranie głosu. Co powinienem dzisiaj powiedzieć właśnie tutaj, w tym miejscu, aby nie powtarzać całej historii, którą zebrani tutaj akurat bardzo dobrze znają? To przyszły mi do głowy dwa słowa. Pamięć i modlitwa. Minęło już wiele, wiele lat od tej wielkiej tragedii, która tutaj się wydarzyła. I nadal mieszkańcy miasta Nowego Sącza pamiętają o tych wydarzeniach. Pamiętają o tym wyjątkowym bohaterstwie, patriotyzmie. Cieszę się, że miasto Nowy Sącz może i wpisuje się właśnie w tą pamięć. Jest to element polityki historycznej, którą ja jako prezydent będę kontynuował. Będziemy zawsze pamiętać o naszych bohaterach, składać im hołd i dziękować także rodzinom, które poniosły tak wielką stratę. Drugi element, oczywiście modlitwa, w której często wszyscy odnajdujemy spokój i ukojenie. I myślę, że warto dzisiaj tą chwilę się zadumać, zastanowić i pomyśleć o tych, którzy przelewali krew za Polskę. Oczywiście też trzeba popatrzeć w przyszłość. Mam nadzieję, że ofiara krwi nigdy już nie będzie potrzebna. Mam nadzieję, że będziemy tylko patriotyzmem pracy pokazywać, jak bardzo kochamy Polskę, jak bardzo kochamy nasze miasto. I tylko tą pracą będziemy udowadniać, że jesteśmy prawdziwymi patriotami. Na koniec chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pamiętają, którzy tutaj się spotykają, którzy organizują
właśnie czczenie tych osób, które poniosły tak dużą ofiarę. Szczególnie dzisiaj oczywiście chciałbym wspomnieć Bolesława Barbackiego, dlatego że na mój wniosek rok 2021 został ogłoszony rokiem właśnie tego słynnego artysty i patrioty. Dziękuję Państwu bardzo. Ksiądz Tadeusz Kaczmarczyk, który również znalazł się w tych osobach tutaj zamordowanych, napisał tak. Jutro, to jest 21, o godzinie 5 rano będziemy rozstrzelani. Jest nas 25, jesteśmy zupełnie spokojni. Tego spokoju życzę i wam razem z księdzem Władziem. Widocznie to potrzebne jest naszej ukochanej Polsce, a u tronu Boga będziemy się modlić za wami. Przebaczamy wszystkim i prosimy o modlitwę. Jeżeli w czym uchybiliśmy, przepraszamy i pozdrawiamy wszystkich. Myślę, że to jest przesłanie do każdego z nas. A ksiądz Władysław Deszcz przed rozstrzelaniem wyprosił komendanta pozwolenie, aby mógł być rozstrzelany ostatni. Gdy otrzymał zgodę, dawał do ucałowania każdemu krzyżyk zrobiony z chleba i udzielał rozgrzeszenia. Pomódlmy się za nich. Módlmy się za tych wszystkich tutaj pomordowanych lub gdziekolwiek na świecie podczas II wojny światowej. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Chryste, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Stajemy tu dziś do apelu pamięci. Wspominamy zamordowanych tu 21 sierpnia 1941 roku. Artystę Bolesława Barbackiego, księży Józefa Bardla, Władysława Deszcza, Tadeusza Kaczmarczyka, nauczycieli Izydora Fuerera, Kazimierza Kamińskiego, Józefa Piekarza, Tadeusza Szafrana, lekarzy i farmaceutów Teodora Słowikowskiego, doktora Stefana Durkota, Jana Jarosza, Mieczysława Jarosza, Antoniego Wilińskiego, fotografa Bolesława Furmanka, a także Juliana Siwaka, Andrzeja Szymańskiego, Władysława Grądziela, Władysława Lisa, Władysława Olchawę, Bronisława Sułkowskiego, Adama Stręka, Jana Woźniaka, Michała Górkę, Wojciecha Holosia, Ambrożego Morańskiego, Jana Pacha, Stanisława Porębę, Irenę Warzechę, Józefa Jerzyka, Jana Łazarza, Józefa Jenneta, Władysława Kmiecia, Artura Loszka, Antoniego Wojtylaka, Seweryna Sobierajskiego, Stanisława Suskiego, Józefa Szkaratka, Henryka Wasilewskiego, Zbigniewa Wasilewskiego. Cześć ich pamięci.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z nami wszystkimi. Modlitwa i pamięć to jest to, co możemy ofiarować tym, którzy dokładnie 80 lat temu zostali zamordowani w Biegunicach przez hitlerowskiego okupanta. Pamięć to nasza obecność dzisiaj w tym miejscu straceń w Biegunicach, jak również na cmentarzu. A teraz modlitwa za tych 41 rozstrzelanych. Wspominamy wśród nich m.in. Bolesława Barbackiego, sądeckiego artystę, którego wizerunek świętego Józefa z Jezusem jest w naszym Bożym ołtarzu. Witam księdza biskupa Stanisława Salaterskiego, który przewodniczy tej modlitwie. Witam pana prezydenta Ludomira Handla wraz ze współpracownikami. Witam kombatantów, rodziny rozstrzelanych, przedstawicieli wszystkich organizacji zaangażowanych w obchody dzisiejszego dnia, jak również roku Barbackiego. Witam poczet sztandarowy szkoły imieniem Bolesława Barbackiego i wszystkich was, drodzy bracia i siostry. I zachęcam i zapraszam do wspólnej modlitwy za tych, którzy przelali swoją krew. Za nich modli się tej Eucharystii ksiądz biskup Stanisław.
Ucząc w synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem, Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i już z nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. Między innymi w tej wielkiej liczbie pozostałych dzieł malarskich.
700. Pewno wszystkie nie są policzone. Wśród tych dzieł wysokiej klasy, które dzisiaj znajdują pewnie po latach, jak to w Polsce bywa, pełną ocenę i coraz większe uznanie, są także dzieła religijne. Wśród nich postać świętego Józefa. Przedstawia go ołtarz naszej bazylice, obraz wykonany przed II wojną światową. Przedstawia go obraz w kościele świętego Rowa na Obsączu i obraz świętego Józefa w piwnicznej Zdroju. Święty Józef, przedstawiony przez pana Barbackiego na obrazie Rowa, trzyma maleńkiego pana Jezusa. W piwnicznej ten chłopiec dorasta. U was w bazylice w tym obrazie niejako bawi się w przerwie w pracach stolarskich z ojcem, jako taki dorastający młodzieniec. Każdy czas jest dobry, aby być dzieckiem, aby go uczyć. Ojciec zawsze jest potrzebny na drodze rozwoju, dojrzewania dziecka. Warto to przypomnieć także dzisiaj, kiedy dla dzieci często nie mamy czasu. Potrzeba, jak święty Józef, na każdym etapie, na miarę swoich możliwości i wrażliwości męskiej, być towarzyszem, bo jest się niezastąpiony. Na tych obrazach bije jakieś światło. Światło, które może być symbolem nadziei, że jak Pan Bóg opiekuna przy nas postawi świętego Józefa, anioła stróża, swoją łaskę, to z nadzieją trzeba patrzeć w przyszłość, nawet wtedy, gdyby czasy były trudne i wojna wisiała na wózku. To na pewno zbieg okoliczności, że rok Barbackiego wypada w roku świętego Józefa, w roku ogłoszonym przez papieża Franciszka. Człowiek cienia, cień ojca, jak to Raczyński o świętym Józefie pisał, odkrywany na nowo bezcenny w dziejach Kościoła, w dziejach wielu ludzi. Barbacki też za sztorgami w ciszy spędził wiele godzin, może nieznany nikomu, bardziej podziwiano obrazy niż w samym twórcę, dzisiaj wychodzi z cienia. Ufajmy, że znajdzie naśladowców także w tym środowisku, które zawsze ludzi z talentami wieloma posiadało. Możemy powiedzieć, że pan Barbacki służył także ojczyźnie. Jego służba ojczyźnie to założenie Towarzystwa Dramatycznego, a potem troska o to, aby coraz to nowe utwory przedstawiać na scenie. Sam reżyserował, sam występował jako aktor i zapraszał innych. Cały okres międzywojenny budował kulturę, kształtował ducha tego miasta, tego narodu. To jego inicjatywa założenia szkoły krawieckiej dla dziewcząt z rodzin mniej zamożnych, a potem stworzenie możliwości pracy. To jego zaangażowanie w działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. A kiedy już nie można było się spotykać, to archiwizował, zbierał, przechowywał to, co było świadectwem działania tej wspólnoty w okresie międzywojennym. Jego miłość do ojczyzny to jego przywiązanie do Nowego Sącza. Za granicą był tylko krótko w Tyrolu i w Paryżu, a kiedy aresztowany po raz pierwszy, pobity dotkliwie przez Niemców, wrócił do Radzanu, uciekaj, Niemcy są wszędzie, tu jest moje miejsce. Pozostał i przypłacił to umiłowanie miasta i swojej ojczyzny życiem, tak jak wielu jego współtowarzyszy niedobrze, którzy zostali zaaresztowani w odwecie za napad partyzantów na policjantów niemieckich czy polskich granatowych, no i rozstrzelani. Miłość do ojczyzny to jest czasem świadectwo przelanej krwi, ale to jest zawsze świadectwo służby talentami, jakie Pan w naszym umysłu złożył, wykorzystanie możliwości, aby nie tylko siebie ustawić, ale innym pomóc przeżyć różny czas, odnaleźć swoje miejsce, rozwinąć dary, które im zostały dane. Ta okrutna śmierć
czasem zagranica próbuje nam wmówić, to nie Polacy byli katem II wojny światowej. Byli ofiarą. Ksiądz Deszcz, który był jednym z rozstrzelanych piekarzy tej parafii, uprosił, aby móc towarzyszyć egzekucji poszczególnych skazańców, dawał im krzyżyk zrobiony chleba. Dawał nadzieję, dawał miłosierdzie, dawał rozgrzeszenie. Oprawcy dawali mu kulę i śmierć. I ta świadomość, kto jest kto, warto, aby w nas Polakach jednoznacznie zawsze było. Bez mściwości, ale w duchu szacunku dla tych, którzy życie oddali dla tego, że byli Polakami, że byli wierzącymi, że chcieli wolnej ojczyzny. I służył jeszcze pan Karpacki drugiemu człowiekowi. Posiadał talent plastyczny, uczył młodzież rysunku, zapraszał do udziału w występach teatralnych. Starał się dzielić i rozpalać w nich talenty, możliwości, jakie posiadali od Pana Boga. W trosce o bratową, o wdowiałą jej dzieci, zajmował się nimi jak swoimi najbliższymi, bo tak rzeczywiście był, ale sam rodziny nie założył. Chciał mieć serce, czas tylko dla innych. Człowiek wielkiego, dobrego serca i stąd godzi się, aby w tym roku przywołać jego postać, różne dobre momenty z jego życia. Może wykorzystać je także jako motywację dla własnego wybierania na co dzień. Tego, komu chcę służyć, to jest dla mnie najwyższą wartością. Do wykorzystania tych wydarzeń z jego życia dla formowania młodego pokolenia, które duchem wolności, za którą pan Barbacki i wielu innych oddał życie, zostało uformowane i żyje i oddycha do dzisiaj. Pan Jezus w Ewangelii zapowiadał ustanowienie Eucharystii. Zachęcał do przyjęcia mocy Jego Słowa. Mówił, Duch daje życie. Z przyjęcia Słowa Chrystusa, Ewangelii, z przyjęcia Eucharystii zrobił się Kościół, który przetrwał wieki. Pan Barbacki zostawił nam świadectwo pięknego życia. Zostawił wielość dzieł artystycznych, malarskich, które też kształtowały polskiego ducha, kulturę tego miasta, naszą wrażliwość. Niech nasza codzienność będzie budowana na tej wrażliwości, na tym świadectwie, którego przykład on nam zostawił, a bez wątpienia owoce życia, śmierci wspominanego dzisiaj malarza będą ciągle nowe, jeszcze większe niż dotychczas udało się skatalogować. Amen. Bogu Ojcu, który jest zatroskany o wszystkie stworzenia, polećmy nasze modlitewne intencje. Módlmy się za papieża i pasterzy Kościoła, aby swoim nauczaniem przypominali zobowiązania do troski o ochronę środowiska naturalnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary II wojny światowej, szczególnie zamordowanych na wschodzie niemieckim, aby cieszyli się wiecznym pokojem w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy noszą w sobie poczucie krzywdy, aby otwierali się na miłość Bożą, płynącą z Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy w kontekście kryzysu ekologicznego byli odpowiedzialni za powierzone nam przez Pana Boga dzieło stworzenia. Ciebie prosimy. Polećmy Panu Bogu, że zmarły z naszych rodzin, szczególnie prośbę o wieczny pokój dla zmarłych Barbary Kora. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty troszczysz się nieustannie o całe stworzenie. Dziękujemy Ci za opiekę nad nami i prosimy o pomoc w wypełnianiu życiowych zadań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, w dobroci, niech
po wieczerzy się mieli i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Ofiarę II wojny światowej wśród nich
tajemnica włączona w ofiarę Jezusa Chrystusa wyda jak najobfitsze owoce także w życiu naszym i następnych pokoleń do Wysoki. Pan z wami. Ojciec i Syn i Duch Święty.